Witam w dzisiejszym dniu. Jak widzicie, tutaj z rana objechałem sobie tą klatkę schodową, a teraz bierzemy się już na zamówkę na kleju normalnie. Także pokażę wam trochę inny sposób, mianowicie robimy tak, że będziemy używali maszynki do murowania dedykowaną do betonu komórkowego. Klej musi być fajnie rzadki i beton na tym, w ten sposób to się odbywać będzie, że smarujemy sobie pustaka ładnie, ustawiamy i kontrolnie tylko sprawdzamy, jak on tam patrzy. Jest delikatnie tu, wyjedziemy sobie winkę na 5 sztuk i będziemy działać z każdym winklem, tak? W ten sposób i tyle. To będziemy robić. Drodzy mili, trochę tu jest słabo. Trochę tutaj musi się mieć, no? Jest. Jest. No i jedziemy tu oczywiście do cinka. Andrzej, utnij, że tam na 39,5. Z dwoma dziurami. Cyk. I teraz smarujemy w ten sposób. I jedziemy z tym koksem. Następny. Thank you.
Muszę mieć tą docinkę teraz, żeby to ogarnąć. Andrzej dociął. I taka sama procedura, że wyjadę sobie wszystkie winkle na te 5 bursaków i sznurek to jest 39,5. I sznurek i haratamy metry. Jest. No na razie nie. Zresztą jak coś, to tam w aucie jeszcze jest jedno. I to jest wszystko. Jest docinka 15 z dwoma dziurami. Muszę sobie zaraz wziąć większą poziomkę, by to było bardziej precyzyjny pomiar. Jest ok, mogę trochę siąść. Jest. Tak mamy. Jest. Jest. Dobra. Dajemy dalej o jednego, by się rozjechać trochę dalej tu. To mamy dostawiam następny. Na. Pionik jest elegancko, poziom również. Im dłużej się tam zejdzie z tym pierwszą warstwą,
bardziej się do tego człowiek przyłoży, no to potem ta robota idzie w miarę. Pod tam był komentarz, czy my w ogóle na siebie zarobimy. No ale nie ma źle. To jest 15. To 15 i 39 następny, no. I potem zaś 15. Może być gładki. Tu jak to mi się szpachelka przydała, to uwalę ten młotek. Jak tak na przykład, jak tu ustawiam też, to jest ważne, bo tu niekiedy te ustaki są krzywe, nie? Kiedy nie jest tak super idealnie, no to ja sobie staram się na gładkiej powierzchni łapać piąt, nie na tych wyżłobieniach, bo one też nie są idealnie proste. No a tu, na, jak już jest na gładkim, no to w miarę to wychodzi. To też tak, no to staram się zwracać uwagę, że jak łapię piąt, to tu w tym miejscu, a nie w samych winklu. Bo na tych winklach, tak jak tu, mogą być półokrągłe. Bo nie jest to tak do końca zawsze idealnie. Ale tu jak już łapię, no to mam fajnie. Tak samo w tym miejscu, nie? Też jest ok. 39, tak? Dobra, to mniej więcej jest i tyle. Poziomka. Musi trochę siąść. Tak jest ok. W miarę. Na dół. Delikatnie na zewnątrz. Jest. Tak też jest. No i tyle. No. Dajemy piątego w tym kierunku i zamykamy sobie tutaj ładnie to. I będzie teraz tak. Cały. Cyk. Mamy to, jak to wygląda, jest. No i to już powinienem mieć większą tą poziomkę, ale jakoś trzeba sobie radzić. Teraz weźmiemy większy kaliber. Dobra, tu jest jeszcze ten winkel.
Okej. No i to jest nasz przedostatni, bo jeszcze tą 15 muszę mieć, nie? Jeszcze tą 15. I będziemy mieli to na 5. No i tak sobie będę jechał każdy winkiel. Nie? No już nie będę wam... No tak obrazowo, no to tak, ja to tak robię. Staram się tutaj w miarę to kontrolować, żeby to jakoś nie uciekało zbytnio. I tu już powinienem mieć... Tam jest łata. A no i chłopaki tam robią sobie już podbudowy pod nadproża. Będą tam dawane tu jedno na sztort i tu drugie. Środek albo będziemy szalować od dołu i betonować, albo przez styropian da i tyle. Jest. Jest. Ładnie tu widać. Jest. Dole to mam. Tutaj to samo. Też. No tu są takie mikro szparki, no ale zaś bez przesady. Tutaj chciało trochę iść na zewnątrz. Jest. Tu tego żeśmy wypchali sporo. I tutaj jest. No i jest ładnie. Delikatnie tylko. No i tak to wygląda. Na 5 wyjechane. Tutaj ładnie, żeby była płaszczyzna. I teraz biorę się za tamten winkiel. No i po kolei każdy winkiel będę tak robił. Że tak to mniej więcej wygląda w moim wykonaniu. No i wyjadę sobie wszystkie winkle, potem tylko będę przekładał sznurek. No i cała to jest murarka na specjalnie dedykowanej kielni do gazobetonu, nie? Idę po szpachelkę, bo mi się tu przyda. No i wiedząc to, że idę dalej, no to wszystkie te miejsca czyszczę z kleju, bo gdzieś za godzinę to dopiero będę tu z powrotem, także tak to wygląda i tak to robimy jeszcze, by dołożyć tą 15. Piętnastaka tu. Nie. Dobra. Tutaj też się nie przejmuję tym, no bo przyjdzie mi tu słup żelbetowy. Zresztą tutaj było to na gładko, czyli powinienem powiedzieć Tomko, że ten centymetr mniej. Albo ubić po prostu zęby. I tyle.